Witajcie! Gdy słyszymy słowo żółw, mimowolnie wyobrażamy sobie urocze, zabawne i trochę tchórzliwe zwierzę, które porusza się bardzo wolno i przy pierwszym niebezpieczeństwie chowa głowę do skorupy. Nie wszystkie żółwie są tak delikatne i urocze, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Tyczy się to przede wszystkim największych żółwi, które istniały już 220 milionów lat temu. Największy żółw, znany nauce, to morski Archelon. Żył w okresie kredy i był niewiarygodnie duży, o czym świadczy jeden ze znalezionych szkieletów o długości 4,5 metra przy szacunkowej masie 2,2 tony. Nawet w naszych czasach są okazy, które zaskakują swoimi rozmiarami. Niektóre z nich potrafią odgryźć nie tylko rękę, ale i nogę dorosłemu człowiekowi. Zacznijmy od żółwi lądowych. Naukowcy uważają, że istnieją tylko dwa gatunki żółwi lądowych o ogromnych rozmiarach. Są to żółwie słoniowe oraz olbrzymie. Żółw słoniowy i żółw olbrzymi. Żółwie słoniowe żyją na wyspach Galapagos, a olbrzymie dawniej funkcjonowały na wielu wyspach Oceanu Indyjskiego, zaś dziś wyłącznie na atolu Aldabra, należącym do Republiki Seszeli. Rekordzista wśród tych żółwi nazywa się Goliat. Jego waga wynosi 385 kg, a długość 136 cm. Średnia waga żółwi olbrzymich sięga zwykle 300 kg przy długości skorupy wynoszącej ponad 120 cm. To jednak dzisiejsze rozmiary i waga, bo około 5 milionów lat temu te żółwie ważyły co najmniej 850 kg przy długości 2,5 metra. Co ciekawe, naukowcy uważają, że żeglarze wiele lat temu nie dokonaliby większości odkryć, a ich wyprawy nie byłyby tak udane, gdyby nie żółwie lądowe, które służyły im jako doskonały, a czasami wręcz niezastąpiony pokarm. Wiadomo, że żółw olbrzymi potrafi wytrzymać bez jedzenia blisko rok. Żeglarze zabierali je w podróż i traktowali te zwierzęta niczym żywe konserwy. Żółwie z Galapagos na pewnym etapie niemal wymarły. Gdyby nie wysiłki naukowców, od 30 lat gatunek ten zapewne już by nie istniał. Waga tych rzadkich okazów sięga obecnie 400 kg przy długości około 2 metrów. Według specjalistów na wyspach żyje nie więcej niż 20 tysięcy osobników tego gatunku. Dla porównania, kilka wieków temu było ich ponad 300 tysięcy. Żółw skórzasty. Żółw skórzasty to największe ze wszystkich żółwi, osiągający niekiedy ponad 2,5 metra długości. Te wszystkożerne zwierzęta o masie do 907 kg są prawdopodobnie najszerszymi kręgowcami na Ziemi. Ich populacja spada każdego roku z powodu rozwoju przemysłu, zanieczyszczeń i polowania na te żółwie. Zwykle wydają się dość łagodnymi olbrzymami, ale jeśli ktoś będzie je niepokoił, mogą ugryźć. Takie ugryzienie potrafi doprowadzić do potężnego złamania kości. W pewnym dość dziwnym przypadku ogromny żółw skórzasty, prawdopodobnie ważący ponad 680 kg, skierował swoją agresję na małą łódkę i dosłownie ją staranował. Krótko przedtem żółwia ścigał rekin. Zwierzę pomyliło się i za napastnika uznało łódź. Żółw mata-mata. Amazonia w Ameryce Południowej słynie z niesamowitych, a czasami wręcz przerażających stworzeń. Kapryśny żółw mata-mata żyje w jednej rzece obok piranii i delfinów rzecznych. Co się stanie, gdy nadepnie się na tego żółwia? Nie wiadomo. Wystarczy jednak zauważyć, że mata-mata posiada wydłużoną wężową szyję i dziwną szczękę, zawierającą dwie ostre płytki przypominające połączone ludzkie zęby. Jego zwykle przerażające i wyjątkowe zarazem menu obiadowe obejmuje ptaki wodne, ryby i gady. Możemy sobie tylko wyobrazić, co stanie się z człowiekiem, który wyciągnie rękę z łodzi, by dotknąć dziwnego pagórka na wodzie. Żółw wielkogłowy. Żółw wielkogłowy to dziwacznie wyglądające stworzenie z długim wężowym ogonem o długości prawie takiej samej jak reszta ciała. Siedliskiem tego żółwia jest Azja Południowo-Wschodnia, gdzie poluje on na różne ofiary w rzekach. Duża głowa nie chowa się w skorupie, ma za to bardzo mocne szczęki. Jeśli żółw poczuje się zagrożony, nie zawaha się ich użyć, miażdżąc kości. Dlatego lepiej trzymać się od niego z daleka. Niesamowite, że ta istota potrafi nawet wspinać się po drzewach, gdzie może siedzieć nic. Tak, niestety temu stworzeniu grozi wyginięcie z powodu kłusownictwa, z którym trzeba nieustannie walczyć. Trionychia. Trionychia to żółwie wyglądające jak hybryda człowieka i gada z płaską twarzą z horrorów o kosmitach. Nie posiadają skorupy i mają miękkie ciało, ale nadrabiają te braki bardzo silnymi ugryzieniami.
Wśród wielu gatunków żółwi o miękkich ciałach z całego świata najbardziej przerażający wydaje się duży żółw Pelohelys cantori. Chowa się on w piasku, czekając na ofiarę, a potem wyskakuje i gryzie swoją ofiarę ostrymi zębami. Sam rozmiar żółwia i siła jego ugryzienia mogą prowadzić do przerażających obrażeń. Gatunek ten jest obecnie zagrożony wyginięciem. Bardziej powszechne typy żółwi Trionychia, takie jak zły żółwiak afrykański, można znaleźć na całym świecie. Są one zdolne do ugryzienia nieostrożnego rybaka. Wiele osób hoduje te żółwie jako zwierzęta domowe. Japończyk Hisao Mita stał się gwiazdą internetu właśnie dzięki swojemu niezwykłemu, ogromnemu żółwiowi. Dla Hisao chodzenie po ulicy z wielkim żółwiakiem afrykańskim stało się czymś normalnym. Pracownik firmy pogrzebowej nazwał swojego ulubionego Bonchana. Byli nierozłączni przez 20 lat. Nie każdy jednak odważyłby się trzymać w domu naszego kolejnego bohatera. Skorpucha sępia. Skorpucha sępia to także żółw gryzący, największy przedstawiciel żółwi słodkowodnych, a w dodatku najbardziej niebezpieczny. Jego siedlisko określa się bardzo wąsko, występuje tylko w kilku stanach w południowo-wschodnim USA, gdzie można go znaleźć w pobliżu rzek i jezior mających połączenie z Zatoką Meksykańską. Dorosłe osobniki osiągają średnio 1,5 metra długości przy długości muszli 70-80 cm, a ich waga sięga 60-70 kg. Zdarzają się też większe okazy. Możecie być przerażeni, widząc, jak ten żółw gryzie ogromne kawałki ananasa lub arbuza, przytrzymując owoc łapą. Ten dziwnie wyglądający gad ma skorupę pokrytą stożkami niczym dinozaur i masywną szczękę, za pomocą której może dosłownie amputować każdą część ciała stworzenia, które znajdzie się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wszystko to dzięki wspomnianym bardzo niebezpiecznym i potężnym szczękom, przypominającym szczypce stolarskie, za pomocą których skorpucha sępia może w mgnieniu oka przepołowić choćby kij od miotły. Pływak, który znajduje się w pobliżu tego żółwia, ryzykuje utratą nogi. Chociaż zgonów wywołanych przez te zwierzęta oficjalnie nie potwierdzono, uważa się, że ofiara utonęłaby dosłownie w sekundę. W życiu codziennym skorpucha sępia poluje na ryby, chociaż przy braku normalnego pożywienia może jeść zarówno małe skorupiaki, jak i częściowo rozłożone mięso zwierząt słodkowodnych. W okresach najbardziej ubogich pokarmowo musi zadowolić się owadami i glonami. Sposób polowania tego żółwia robi wrażenie. U podstawy jego szczęki znajduje się elastyczny, różowy wyrostek przypominający robaka. Tak więc głodny żółw kładzie się na dnie, tylnymi łapami wzrusza piach, muł i glony, które osiadają na jego skorupie. W takim przebraniu jest nie do odróżnienia od otoczenia. Leży z otwartymi ustami i po prostu czeka. Wyrostek kołysze się pod wpływem ruchu wody, a naiwna ryba, uważając ów wyrostek za pływającego robaka, sama wpada do pyska drapieżnika. Żółw musi tylko zamknąć potężne szczęki i zjeść swój obiad. Gdy skorpuchy sępie, które lubią samotność, nie są zajęte szukaniem pożywienia, pozostają nieaktywne. Poza tym nic ich nie interesuje. Gdy złapane przez skorpuchę zwierzę aktywnie się broni, żółw daleko wysuwa głowę i długą szyję, gryząc ofiarę. Artysta David Carroll, który namalował tego żółwia na plaży, relacjonuje: gryzący żółw, znajdując się na ziemi czy w płytkiej wodzie, skąd nie ma drogi ucieczki, znajduje się w niebezpieczeństwie. Ma rozłożone nogi, szyję wyciągniętą do przodu, a szczęki w połowie otwarte. Zazwyczaj żółwie od rana do wieczora dryfują w wodzie, leniwie poruszając łapami, a co 40-50 minut wynurzają się na powierzchnię, aby zaczerpnąć powietrza. Gdy nadejdzie okres godowy, ta apatia znika. Samce zmieniają się w prawdziwe torpedy, które przemykają tam i z powrotem obok samic. Wykonują wtedy skomplikowane piruety w wodzie. Potrafią też zaaranżować walkę, czy raczej prawdziwą, krwawą masakrę, bo ich szczęki są w stanie wyrywać rywalom całe kawałki mięsa. W tym czasie lepiej nie ryzykować przebywania w pobliżu. Po okryciu wszystko wraca do normy. Zaspokojone samce ponownie dryfują leniwie bez celu, a samice wychodzą na brzeg, by złożyć jaja. To wszystko na dziś. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, dajcie znać w komentarzach poniżej. Możecie też polubić to wideo. Do zobaczenia wkrótce!